gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś znajdujemy się przy gołębniku WG Opoczno, a jest z nami właściciel wspólnego gołębnika Rafał Kucharski. Witamy. Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Jako portal aukcyjny będziemy realizować aukcje gołębi, które po finale WG Opoczno zostaną wystawione właśnie na naszym portalu. Rafał, pierwsze takie pytanie. Jak w ogóle ten sezon się potoczył, bo to warto zaznaczyć, był twój sezon debiutancki, jeśli chodzi o WG. No pierwszy sezon był, ale był, powiem szczerze, nie będę ukrywał, że na WG ciężki sezon był dla gołębków. No powiem, nie ukrywam, bo sporo gołębków zginęło nam na tych i podlotach, i na treningach, i na lotach konkursowych, tak? Jeśli chodzi o takie twoje przemyślenia pierwsze na temat WG, no bo spotkałeś się z tym pierwszy raz. Wiadomo, jeśli chodzi o lotowanie w oddziale, no to wychodzi to całkiem fajnie, jeśli chodzi o te gołębie młode. W zeszłym roku w oddziale wygrałeś, w tym roku też na podium oddziału jesteś. Jednak chyba różni się trochę lotowanie w WG, a to, które jest u siebie, powiedzmy, w oddziale. Znaczy, no na pewno to jest całkiem inna bajka, że tak powiem, bo to tu oddział to jest oddział, a WG no to jest... Żeby opanować te gołąbki, no to też to nie składa się ten, bo to trzeba włożyć naprawdę dużo pracy niż do oddziału, tak? No nie ukrywajmy tego, że no tu jest, gołąbki są z całego Polski i świata, tak? To są bakteria, jest taka akumulacja, że... No ale myślę, że ja pod zdrowotnym tym to uważam, że zrobiłem wszystko, żeby było dobrze. Odnośnie wspólnego gołębnika, lotów odbyło się... W wspólnym gołębniku odbyło się tak, 3 loty konkursowe, no i jeden lot, no i finał, tak, bo 4. lotu półfinałowego nie było, no bo ze względu, że było mało gołąbków i chcieliśmy, żeby ten finał się odbył, no to po prostuśmy odwołali finał, te kwoty, co ten, to przejdą na drugie rogi. Tak jest, finał odbywał się z miejscowości... Gątki. To jest do gołębnika było kilometrów... 250. Materiał dziś będzie krótki, bo będzie to materiał, w którym zaprezentujemy 3 najlepsze gołębie z finału i 3 najlepsze asy wspólnego gołębnika. Oczywiście. Wszystkie gołębie będą dostępne na stronie, będą zdjęcia, będą rodowody, więc zapraszamy zainteresowanych hodowców. A my przejdziemy sobie do zaprezentowania pierwszych 3 najpierw gołębi z finału. Zapraszam. Także teraz przechodzimy do prezentacji najlepszych 3 gołębi z lotu finałowego. Pierwszy gołąb z hodowli Cholewiński Deperas z oddziału Końskie. Tak, to jest tandem kolegów. Cholewiński Deperas. Samiczka będzie. Tak jest, to będzie samiczka. Podamy teraz jej numer obrączki. Numer jest 505 0172. 22 rok, 22 tak jest. Rok. Zaprezentujemy jej skrzydło. Przed chwilą miałem ją w rękach, drobna samiczka, ale bardzo fajnej budowy. Ładnie związana jest samiczka. Tak jest. Jeszcze ją zaprezentujemy, to jest zwyciężczyni lotu... Lotu finałowego. Finałowego. Prezentujemy gołębia numer 2. Gołąb zajął 2 miejsce z finału. Jest on z hodowli. Dominik Sielski. To jest oddział 0174 Opoczno. Tak jest. Jeszcze zaprezentujemy numer. Numer jest 15129.
174-22. Tak jest, to jest drugi gołąb z finału. Pokażemy go jeszcze. Teraz przechodzimy do prezentacji trzeciego gołębia z lotu finałowego. Jest to gołąb z hodowli. Jan Bochęczak, to jest kolega z gór. Tak, to kolega, który też prowadzi wspólny gołębie. Tak, WG Giewont. Tak jest. Janka gołębie też często przewijają się na wspólnych gołębnikach z fajnymi osiągnięciami. Ten samczyk z finału zajął trzecie miejsce, bo myślę, że to będzie akurat samczyk. Tak, to będzie samczyk. Ale podamy jego numer obrączki. Nie tylko gołębie się z tego, tak? 50-80. 0-236-22. Tak jest, zaprezentujemy jego skrzydło. Ładny, ten już samczyk. Także teraz przedstawiliśmy trzy gołębie z finału. Odnośnie ich pochodzenia, więcej informacji znajdziecie w rodowodach dostępnych na aukcji. Tam wszystko będzie rozpisane, każdy gołąb będzie miał dostępny rodowód. Będą też wypisane wyniki gołębia z każdego lotu konkursowego. Jak widać, mocnie. Spodobał Ci się. Także to jest trzeci gołąb z finału. Jak coś fajnego, to fajnie oglądać. Teraz przechodzimy do prezentacji trzech najlepszych gołębi w kategorii AS. Pierwszy gołąb, Rafał, powiedz, to jest za gołąb, od jakiego hodowcy? To jest hodowcy z Tomaszowa Mazurskiego, to jest rak Kazimierz. To będzie samczyk. To jest, będzie samczyk. Tak. On był z finału 12 i został pierwszym asem. Tam będzie opisane wszystko, jak ten gołąbek z danych lotów miał osiągnięcia. Tak jest. Z przedostatniego lotu był 7. Tak, z ostatniego lotu był 12. Z trzeciego lotu był 7, a z czwartego lotu finałowego był 12. Tak jest. Pokażemy jego skrzydło. Jest. Pokażemy też jego numer obrączki. I tu jest numer obrączki, to jest tak, 53-68 i 0-276-22. Tak jest. To 100% będzie samczyk. Jest samczyk. Ładnej budowy samczyk. Także teraz przechodzimy do prezentacji drugiego gołębia. Pierwszym asem był samiec, drugim asem wspólnego gołębnika jest samiczka. To jest samiczka z centrum hodowlane, Centrum Hodowlane Europa. Pana Stanisława Rycąble. Ładna samiczka. Ładna małpierzeń. I ładnej budowy samiczka. Też nie jest za dużej budowy samiczka, ale jest taka. I tu numer gołąbka jest 63-23-0216-22. Teraz zaprezentujemy trzeciego asa wspólnego gołębnika Opoczno w sezonie 2022. Też będzie samica. Rafał, ona wywodzi się z hodowli. Tu jest Pyrzanowski Mateusz. Tu jest, zaraz podamy oddział, tam jest oddział od Mińcy Mazowieckiej. Pyrzanowski Mateusz. Tak jest. Ładna samiczka. Pokaż to. Nie chce się zaprezentować. Pokażemy jej skrzydło. Też jest ładnie budowa. Tak jest, podamy jej numer też. Teraz jest tak. 99-93-0-452-22. Tak jest, jeszcze ją pokażemy.
Także to jest trzeci as WG. Poczno. Także zaprezentowaliśmy trzy najlepsze asy wspólnego ogiemnika i trzy pierwsze gołębie, które zameldowały się z finału. Tak. Zapraszamy na aukcję, która ukaże się już w najbliższych dniach na portalu aukcyjnym. Rafał, tobie życzę powodzenia w kolejnym sezonie na WG. Myślę, że będzie lepszy jak w tym roku. Początki znaczy, zawsze są trudne. Znaczy ja to wiesz, ja jak robię coś, to robię to na 100%, tak? Myślę, że w przyszłym roku będzie lżejszy ten sezon dla tych gołąbków i nie naginie tych gołąbków tak w tym roku, tak? Bo to aż szkoda chodzić przy tym, żeby to ginęło. Tak jest, oczywiście. Bo to jest żal. Ja gołąbków, to... gołąbków przyjęliście około 300 sztuk. No niecałe tam 300 było, ale powiem, że ginęło. No, powiem, że nie ukrywam, że i przywoziłem te gołąbki, no bo mi było szkoda ich, te gołąbki, żeby po prostu tak, niech walczą wtedy, do końca. Wtedy były tak. Jakieś zgłoszenia. Tak, były tam zgłoszenia, to starałem się jechać, a nie, żeby to przywieźć te gołąbki, żeby było, żeby każdy miał na komplecie do finału. Tak jest, także my ze swojej strony życzymy powodzenia w kolejnym sezonie na wspólnym gołębniku. Rozumiem, że już można się zapisywać. Tak, no. Ja też również dziękuję hodowcom za zaufanie i myślę, że na przyszłym roku będzie więcej gołąbków, będzie przy czym chodzić i że będzie lepszy i lżejszy ten sezon jak w tym roku. Naprawdę w tym roku było, na WG było nas tu ciężko było. Tak jest, także wszystkim hodowcom życzymy dobrego lotu i pozdrawiamy, zapraszamy również na aukcję. Dziękuję, pozdrawiam, dobry lot.